Kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakryty na Pozmianie. Lecimy z wiadomości od tej szybko, od tej wiadomości od tej osoby, kto masz serducho na myśli, z której nie masz kontaktu. Wczoraj, słuchajcie, miałam babski wieczorek, także sobie darowaliśmy. Dzisiaj akurat mam czas dla was. Pieski śpią, to wiecie. Co chcesz mi powiedzieć w tej chwili, w chwili obecnej? Osobie, która o ciebie pyta. Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili, w chwili obecnej? Osobie, która o ciebie pyta. A nie śpi o piesku, dobra. Czy jest coś jeszcze, co chcesz tej osobie, a się wściekają, powiedzieć, która o ciebie pyta? Więc lecimy. Co oni wam chcą powiedzieć? Nie ufam ci już. Podjąłeś decyzję, nie masz odwrotu. Będziesz super mamą, tatą, dla naszych dzieci, mężem, żoną dla nas. Muszę ci sprawdzić, bo ci nie ufam. Nadużyłeś sobie zaufania. Patrzę sercem i oczami. Co tam, bubaski? Koniec naszej znajomości. Jesteś najlepszym prezentem, jaki dostałam. Już niedługo będziemy razem. Jestem przerażona twoim zachowaniem. Serce mi pękło na pół. Jeśli myślisz, że będziesz miała odwrót, to się grubo mylisz. Czuję twoją obecność praktycznie codziennie. Musisz się dobrze starać o tą znajomość. Nie wiem, czy sprostam twoim wymaganiom. Trudno jest znowu mi ci zaufać i cię przed tobą otworzyć. Czyli zamknęliście, słuchajcie, tę osobę i straciliście sobie zaufanie tej osoby. Dziwnie się czuję, gdy udajesz kogoś, kim nie jesteś. Czyli udajecie kogoś. Nie reaguję, jak gdy ktoś wspomina o tobie. Nie mogę uwierzyć w twoją dziwną zmianę. Jesteś cudowną osobą. Nie wiem, czy na ciebie zasługuję. Czyli są jakieś obawy tutaj. Spokój, dzieciaki. Odezwy się pierwsza. Zawiodłeś mnie znowu. Zaproponuję ci spotkanie, na pewno się niedługo ucieszysz, niespodzianka. Ciężko jest ci na nowo zaufać. Zobaczcie, znowu to samo się wyświetliło. Jesteśmy inne bajki, inne światy, inne ligi. Nie zamykaj się w sobie, działaj. Jesteśmy dla siebie toksyczni. I znowu ta sama śpiewka. Jestem całkowicie załamana twoim zachowaniem. Proszę, nie rezygnuj z nas. Wyjdziemy w końcu na prosto. Podobasz mi się coraz mniej przez swoje zachowanie. Niedojrzałość. Potrzebuję wsparcia. Spotykam się z byłym, z było. Chcę się z tobą ożenić i założyć rodzinę. Szczera rozmowa oko w oko. Wyciągnę wnioski na przyszłość. Karma wraca, pamiętaj. Chcę założyć rodzinę. Dziękuję ci za cenne lekcje. Nie chcę cię znać. Czyli te osoby zraniliście. Lubię cię bardziej niż ci się wydaje. Moja duma jego nie pozwala wyciągnąć mi ręki na zgodę. To właśnie w tym czytaniu, słuchajcie, nawet dalej. Czytasz w moich myślach. Jestem gotowa na zaangażowanie się w coś poważnego. Przepraszam, że się odsunęłam od ciebie, ale nie potrafię cię zrozumieć, dlatego potrzebuję czasu na rozgryzienie ciebie. Szczera rozmowa wystarczy, słuchajcie, pani nie musi się rozgryzać. Szanuję się na tyle, że od ciebie odchodzę. Wiesz, jak kogoś się oswoi, to się bierze za kogoś odpowiedzialność, a nie ucieka. Się akurat, kochani, zgodzę. Nie rozumiem cię. Przy tobie czuję się bezpiecznie. Chcę cię pocałować. To, co jest między nami, nigdy się nie skończy. Dojrzyj w końcu. Zgubiłem się na chwilę. Powiem ci całą prawdę. Wygarnę ci kiedyś te uczucia i emocje. Jak coś we mnie pęknie, zobaczysz. Już niedługo. Rzucam się w wir pracy, by osiągnąć marzenia. Ciekawisz mnie. To koniec. Nie pozwolę cię skrzywdzić. Zastanawiam się, jak ta znajomość się rozwinie dalej. W tamtej chwili nie obchodziło mnie to.
Jesteś dla mnie idealna, idealny. Dałeś mi popalić. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Za mocno ci kocham. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia. Chcę się tobą opiekować. Czuję, że się odsuwamy od siebie. Jestem wyzwaniem dla ciebie, ty bądź wyzwaniem dla mnie. Czuję się nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. Nawet tamtego dnia, gdy mnie olewałeś. Zobacz. Jesteś idealną osobą dla mnie. Czuję się samotny, samotna nawet tamtego dnia, gdy miałeś mnie gdzieś. Następnym razem posłuchaj swojej intuicji. Czuję się szczęśliwy, szczęśliwa, gdy spełniam marzenia, idę spełniać marzenia. Nie szukam miłości na chwilę, lecz na stałe. Będę walczyć o tę relację. Zablokowałem się na chwilę, żeby cię sprawdzić, jak zareagujesz. Nie mamy szans. Będzie dobrze. Jesteśmy bardziej do siebie podobni, niż nam się wydaje. Nie możemy być razem. Zastanawiam się coraz bardziej, co będzie z nami. Czemu mnie nie szanujesz? Wiecie? Zależy mi na tobie, zrozum to w końcu. Ranię cię, bo ty też mnie ranisz. Chcę ci pokazać, jak ja się czułam. W danym momencie, w danej chwili. Długość, fajnie spędzimy czas razem. Niespodzianka. Zobaczcie znowu wam niespodziankę. To osoba chce zrobić. Poczekam na ciebie, bo warto. Relacji znajomości czułem się jak opcja zapasowanie, jak priorytet. Czyli teraz sobie to uświadomcie, co to za nie znaczy. Czyli ta osoba, jeżeli czuła się... Sorry, ale alergię mam. Czyli ta osoba, jeżeli czuła się nie jak priorytet, lecz opcja zapasowa, no to coś robiliście źle tutaj pod tym względem. Albo praca, albo imprezy, albo znajomi, albo robiliście na złość, wzbudzaliście zazdrość czy coś i te osoby zraniliście. No po prostu, no mieście gdzieś, nie byliście gotowi na stabilizację. Uzdrowienie nadchodzi. Śniło tobie. Nie byłem na ciebie gotowy. Kocham cię z całego serca, z całej duszy. Jestem zazdrosna, tak wiem, że masz nas gdzieś. Marzę o tobie i śnię. Mam żal do ciebie. Przepraszam. Mam żal do ciebie, jak mnie traktujesz. Niepotrzebnie słuchałem innych. Dorośnij w końcu. Mega mnie zraniły twoje słowa. Związki mnie przerażają, szczególnie z tobą. Ta znajomość. Zaproszę cię niedługo na randkę. Wyjaśnij mi sobie w końcu wszystko. Mam kogoś nowego. Biorę za to odpowiedzialność za ciebie, za nas. Fajnie. Boję się, że mnie odrzucisz. Zraniłem cię celowo, żebyś poczuła się. Zobaczcie znowu to samo, jak ja się czułem w danej chwili, w danym momencie czułam. Mam do ciebie nienawiść. Mamy do przepracowania karmę. Marzę o tobie i śnię. Zaryzykuję się, odezwę pierwsza. Nie mam na ciebie już sił. Zmieniam się dzięki tobie, nigdy cię nie zostawię. Jeśli jesteśmy sobie pisani, będziemy ze względu na przeznaczenie. Jestem szczęśliwa, gdy jesteś przy mnie. Powiem ci całą prawdę. Trzymajcie się. Cześć!